serce rozwiąże je trudne sprawy. Wiśniowa Góra. Miejscowość pod Łodzią koło Warszawy, leżąca nieopodal Andrespola, Justynowa, czy Stróży. Trochę dalej od Parzęczewa, całkiem gdzie indziej niż Mississippi w stanie Missouri. Mieszka tu matka, Teresa Psi-Psińska, samotnie wychowująca córkę Foczykundę. Do domu. Po męczącym i stresującym i w ogóle dniu w szkole wraca właśnie Foczekunda. Tak, dostałam jedynkę. Za szalenie w kiblu i za to, że pyskowałam nauczycielce. Słuchaj, ty nie widziałaś numeru do Niagarsona? No ale czy jest w Stanach? No ale no nie mogę znaleźć, gdzieś mi się zapodział. A jej nazwisko to było? Podolski. Podolski. Mama, a co ze Sławkiem? No, nie ma go, no nie wrócił jeszcze. Masz, tu jest. O, to telefon. No jak to nie wrócił? Gdzie on w ogóle poszedł? Po fajki. Nie, po fajki. No nie pamiętasz. Mama, ja ci mówiłam, że z tym mężczyzną życia nie będziesz miała. Na pierwszy rzut oka wszystko wydaje się być w idealnej harmonii. Lecz niedługo spokój w rodzinie może zostać zachwiany. Obiad ci, kochanie, zagrzeje. Zaraz, rozmawiam przez telefon. No tak, stara, myśli, że wiesz, że też jestem w domu, to już muszę obiadki jeść. No mówię ci, daj. Przyszła do mnie i... Dobra, kończę. Zadzwonię później. Dziękuję. Mamo! Słucham. A ty wychodzisz gdzieś dziś? Nie. Chciałam zapytać, kiedy Niagarson wraca, bo szykuję dla niej prywatkę. Ale przecież ona jest w Stanach. To kiedy ona ma wrócić? Nie kontaktowała się przecież z tobą. Nie? Nie. Teresa wciąż nie może się pogodzić z tym, że jej mąż, Sławomir, zaginął 8 lat temu. Wciąż rozpacza, upijając się nad jego koszulą. Bohaterkę męczą koszmary, zrywając ją przez całą noc z łóżka. O Boże, to tylko zły sen. Szybko. Koszula, co to oznacza? Kradzież, kłótnia. Chyba pójdę do wróżki. Ostatnio miałam straszny sen. Śniło mi się, że ukradziono mi moją jedyną koszulę męża. Ze wszystko, co po nim pozostało. Byłam tym bardzo wstrząśnięta. Jak najszybciej chciałam podzielić się ze swoją córką. Po powrocie córki, Teresa niezwłocznie opowiedziała jej o swym śnie. Na razie nie przejmuj się tym sennikiem. Nie ma sensu. No dobrze. Ktoś przyszedł? Mój tato wyszedł 8 lat temu po papierosy do kiosku. Kiosk zaledwie mieliśmy parę kroków stąd. Tak się tylko mówi. Mama jest strasznie wstrząśnięta tym, że taty nie ma. Ja jakoś się do tego przyzwyczaiłam. Ale... Nie wiem, co zrobić z mamą. Ogółem, żeśmy się przeprowadziły z tamtej miejscowości, gdzie mieszkałyśmy. Teraz mieszkamy w Wiśniowej Górze. Tu się wydaje spokojne, ludzie są całkowicie inni. Nie wiem, co się dzieje z mamą, ale od pewnego czasu jest strasznie niespokojna. Nie śpi po nocach, ma koszmary. Chyba będę musiała z nią iść do jakiegoś lekarza, by jej pomógł. Cicho, no! Jesteś strasznie niecierpliwy. Boże, nie! Mamo! Mamo, nie uwierzysz! Mamo! Mamo! Boże, Boże, jestem cały wielki! Zapraszam cię, moje skromne progi. Dziękuję. Boże, tak będzie na kanapach. Tak, no wiesz, troszkę lepiej nam się zaczęło powodzić. Ja pracuję.
Moja córka chodzi do szkoły, trochę dorabia sobie. A co u ciebie? Co? No, daj spokój, jakoś tam leci tam. Ty mi lepiej powiedz to z tym swoim Sławkiem. Co? Słuchaj, rady coś? Nie, nic nie ma. Policja nic nie wie, szukają przez 8 lat już. Wyszedł tylko do kiosku po papierosy. Do wiesz, dzisiaj go nie ma. Tak, wiesz co jest najlepsze? Żeśmy wynajęli prywatnego detektywa. I on wziął od nas kupę pieniędzy i myślę, że coś zrobił. Nic. Zero śladów. Jak może być tak, że mężczyzna wychodzi po papierosy i znika? Nie, mamo, nie chciałam ci tego mówić, ale wydaje mi się, że tato wyszedł po prostu i miał inną kobietę i... Nie, on nie, to jest niemożliwe. Ja daję za niego sobie ręce uciąć. On nie mógł tego tu zrobić, bo cię kochał. Wyjechałam do Stanów przed... Wiecie co? Tyle lat mnie tu nie było i dawno nie piłam polskiego piwa i bym się napiła. W takim razie... W takim razie, mamo, my idziemy do sklepu. A ty tu posiedź, odpocznij, dobra, bo dzisiaj możemy zabalować. Dobra. To zostań, my zaraz wrócimy. Dobrze. Rozgoście, wiesz, gdzie jest herbata? Chodź, córcia, idziemy. No już, już, czekaj, torba. Muszę wziąć. Za 10 minut będziemy. Dobra. Ach, mamo Boże, jak dawno nie było. No, masz rację. Stęskniłam się niesłychanie. Tyle lat się znamy. Kilka minut później. No, mamo, opowiadaj. O czym? No, opowiadaj, bo strasznie się żaliłaś w tej koszuli. No właśnie. Co tam się stało z koszulą? Śniło mi się po prostu, że ktoś mi ją ukradł, a to jedna pamiątka po Sławku. I tak myślę nad tym, czy nie iść do wróżki, bo wiesz, tu w senniku sprawdzałam, że koszula to jest kradzież. Nie przejmuj się takimi głupotami, jakieś głupie sny, a ty mówisz do wróżki już. Tak, to dokładnie. To cię wróżka da. Dokładnie, jak to mamie powiedziałam, głupi że... Głupi tylko sen, bo tęsknisz za nim i tyle. Dokładnie. Może to też przez to, że troszkę wcześniej wypiłam. Wiesz co, ty się nie martw tą koszulą, wszystko będzie dobrze. Już jest późna godzina, ja już muszę iść, bo się jeszcze nie rozpakowała. Tak rozpakowa. Szybko? No muszę, no. Jutro przyjdę do ciebie na kawę i porozmawiamy sobie jeszcze o wszystkim, no ale teraz muszę iść, to się trzymajcie, pa. No pa. I poszła! Moja przyjaciółka zrobiła mi niesamowitą niespodziankę tym, że wróciła ze Stanów. Ale gdy po którymś tam piwie chciałam jej opowiedzieć o moim śnie, wszystkie wspomnienia wróciły. I wtedy dopiero zaczął się dramat. Wiesz co, mamo? Mam nadzieję, że się nie obrazi, ale umówiłam się z Przemkiem i chciałabym wyjść. No dobrze, tylko nie wróć późno i uważaj na siebie. No teraz tak, będę uważała. Niebezpiecznie na tych drogach. Oj, mamo, znasz Przemka już długo. Wiesz, że z nim mi się krzywda nie dzieje. Dobrze. Działać wszystko? Dość ciemno nie jest. Akurat jest taka pogoda. Spójrz, nawet nie jest aż tak ciemno. Mam nadzieję, że wrócę o świcie. O świcie? No, mamo, no, to jest impreza urodzinowa. Weekend jest. Tak, uważaj na siebie, no jutro będę, pa. No pa. No pa. Wszystkie wspomnienia wróciły chyba. Będę spała z tą koszulą. Gdzie ona jest? Gdzie jej nie ma? To gdzie ta koszula? Gdzie ta koszula? O nie! Gdy moja córka wyszła spotkać się ze swoim chłopakiem, nerwowo zaczęłam szukać koszuli po całym domu. Gdy spojrzałam w okno, nie wierzyłam własnym oczom. W oknie stał Sławek! Z wrażenia straciłam przytomność. Wtedy nie wiedziałam, co jeszcze mnie czeka.
No. Mama! Mama! O Jezus, co się dzieje? Co ci jest? Ach, nie uwierzysz, co się stało. Zginęła mi ta koszula taty. Mamo, ja chyba widziałam tatę z inną kobietą. Jak to? Co ty mówisz? No, nie wiem, czy to był on na 100%, ale miał na sobie taką brązową koszulę. O Boże! Nie, mama, romans! Mamo! Ja ci tego nie mówiłam, ale mówiłam ci, że on chyba ma inną kobietę. Ta kobieta była szczupłą, niską blondynką. Przepraszam, córciu, że ci wcześniej nie wierzyłam. Mamo, ale to nic nie szkodzi. Wracałam z dyskoteki. Wiadomo, człowiek jest zmęczony po nieprzespanej nocy. Ale przez przypadek zobaczyłam ojca. Przynajmniej był to mężczyzna, tak podobny do niego. I w dodatku miał tą brązową koszulę, którą mama tak uwielbiała, z którą ciągle spała, nie mogła się pogodzić z tym, że jego nie ma. I że jedynie co zostało jej, to tylko ta koszula. I najgorsze jest to, że wzięłam go z kobietą. Ta kobieta była tak strasznie podobna do pewnej osoby, ale nie mogę sobie przypomnieć. I boli mnie to, że nie powiedziałam mamie największej prawdy, że nie powiedziałam jej wszystkiego. Straszne mam męki w głowie, chyba będę musiała z nią porozmawiać. Kilka godzin później do domu psi Psińskich zawitała przyjaciółka rodziny, Mia Garson. Foczekunda nie wydaje się być tym zachwycona, co dziwi Teresę. Dobrze, już wychodzę. No to tak. Dziewczyny, muszę iść załatwić coś. Się jakoś zgadamy jeszcze. No dobrze, zadzwoń. Pa. Pa. Wielka dama. Wróciła z Ameryki i myśli o świecie. Dlaczego taka jesteś dla niej? Bo nie podoba mi się jej kolor włosów, może co? Ciekawe, dlaczego tak szybko wyszła. Jeden telefon i leci? Nigdy tak nie robiła. Mamo, będę za chwilę, wiesz? Będę za chwilę. A niech idzie. Już jestem taka załamana tym wszystkim, że nie mam sił. Później. Mieszkanie Niagarsona Podolski. Postanowiłam wziąć sprawy w swoje ręce. Postanowiłam iść po prostu do ciotki, bo coś mi nie pasowało. Nie pasowało mi to, że tak się dzieje. Zobaczymy, co tak na dobrą sprawę ona ukrywa przed nami. Co tam? No cześć, ciociu, przyszłam do ciebie. Ty! Co się stało? Wiesz co? Wiesz, co ci powiem? Kim tam jest? Kim? Jestem twoją córką! Zostawiłeś nas 8 lat temu! Spokój się, nie kłóćcie się! A ty nie się kłóćcie nie się, proszę się nie kłóć! Co teraz ty z nim sypiasz? Co? A ty co? A ty co? On nie jest Sławek, ty się pomyliłaś! To nie jest Sławek! Zniszczyłeś mi, że to nie jest Sławek? To nie jest Sławek! Nie? A ta blizna? Po ciosu, ciosem na rzekę został? Nie, to nie jest Sławek! Ty tam nie jedziesz! A ty? Dzwoń na policję! Megason, dzwoń na policję! Ja nie wiem, co ja mam o tym myśleć. Coś podejrzewałam, wydawało mi się, że to jest ona, ale nie wierzyłam własnym oczom. Kiedy poszłam do ciotki, otworzyła mi drzwi, nie chciała mnie wpuścić do końca, po czym zauważyłam go. Mój własny ojciec mnie nie poznał, nie wierzyłam własnym oczom, że on i ona współżyją ze sobą. Jestem ciekawa, ile lat się to ciągło, może tak na dobrą sprawę, on kurwa wyjechał do tej całej Ameryki za nią. Tak ją bardzo kochał, zniszczył mi życie, zniszczył już moje życie i mojej matki. Nie wyobrażam sobie czegoś takiego, że moje dziecko będzie wychowywało się bez ojca. Nie, ta suka zniszczyła mi życie, nie jest dla mnie nikim. Muszę powiedzieć to wszystko mamie, bo nie wytrzymam psychicznie. Wiem, że się załamie, ale to musi wyjść na jaw. Ona jest już zniszczona. Nie chcę, żeby matka ją złapała, bo ją zabije. Pół godziny później, dom psi Psińskich. Oh,
Kasiu, ktoś cię zgwałcił? Co się stało? Lepiej usiąść. Co się stało? Nie mówiłam ci tego, podejrzewałam, że poszłam do cioci. Po prostu chciałam sprawdzić. Zobaczyłam ojca z nią w łóżku, rozumiesz? Z nią? Z nią. Ciekawe, co ona robiła przez tyle czasu w Ameryce, czy on za nią nie pojechał. Nie było jej, kurwa, 8 lat. A i co? Przecież... Przecież ja ją uważałam za najlepszą przyjaciółkę. Jak ona mogła mi to zrobić? Jak? Mamo, nie zerwuj się. Nie! Ja chcę zostać... Mamo, proszę! Proszę wyjść. Proszę wyjść stąd! Proszę! Proszę, ja chcę zostać sama. Nazajutrz. W domu Psipsińskich zapanował spokój. Matka z córką zdają się nie pamiętać o chorych jazdach, jakie je spotkały, marnując czas biadoląc o bzdetach. Nagle nachodzi ich nieoczekiwany i wręcz nieproszony gość. I ma tą moją koleżankę, która jej nogi w... Tej dziewczyny. No a ta czego tu chciała? Proszę wszystko wytłumaczyć. Ty jeszcze masz czelność tu przychodzić i tłumaczyć? Przecież mam powiedzieć, jak było naprawdę. Słucham, proszę, słucham. Mama z chęcią wysłucha. Bo ja już widziałam. 8 lat temu wyszedł z domu, bo szukał papierosów. Błąkał tyle się po... też wiem. Błąkał się po całej Polsce, żeby popki zapalić. Rozumiesz? W całej Polsce? Tak. Tak, po całej Polsce? Wycofali popki, rozumiesz? To jest chory psychicznie, że szukał papierosów. No szukał ich, bo kochał palić, rozumiesz? Mógł sobie kupić inne. Nie, ty... on chciał je, bo to były jego ukochane fajki. Ty nie rozumiesz tego, ja po prostu czułam to przez te... Całe 8 lat, jak był ze mną w Stanach. Dopiero tam znalazł popki. Dobra, zamknij się! A ty co, mama, a ty co o tym myślisz? Myślisz, że to żona tylko tak naprawdę prawdę mówi? Żona jest niewinna? Mówi prawdę, sama się zapytaj. Nie wiem. Może tak. Właśnie niech nam Sławek wszystko wyjaśni. Tak, a ty... Ty myślisz, że co? Chwila, bo ty... Odbierz, bo pewnie Przemek do ciebie dzwoni. Mówię ci, że popki szukał. Rozumiesz? Popki. Znalazł mi k***a nazwa. K***a, no przecież był z tobą i palił cały czas, ale potem wycofali je w całej Polsce. Tak? Tak. Tak? Tak? A w Stanach rzekomo były. Tak. Kosztuje, że ja ją właśnie, ją widziałam w łóżku z nim. I jeszcze bezczelnie zapytał się mnie, kim ja dla niego... Ale to nie wiem, że tak. Tak, to było to tak. Nie, tak. Nie, nie mów mi, jak nie było. Tak, tak było. Nie, no jak? Jak? Nie, nie mów. Gumerzuty ją jeszcze bardziej śmierdzi. Bo wrócił tu teraz. Nie, z nim. Nie, właśnie nie, już z nim. Nie, bo co? Nie, bo co? Bożeś już go wykorzystała, bo był w domu, nie. Tak? Nie, znalazł swoje popki i chciał do was wrócić. Ja się go nie opiekowałam. Tak? Opiekowałaś się, ale tylko masz w łóżku. Otworzyłaś mi drzwi! W jego koszuli podobno! Byłaś naga. Ale to nic nie znaczy już dla mnie. Nie chcę już z nim być. Ale dla nas to znaczy. Jesteś śliwe. Ale dla nas to znaczy. Tak, masz rację. Prawdą jest, że 8 lat temu wyszedłem z domu po papierosy i nie wróciłem. I to nie jest tak, że nie kocham mojej żony. Kocham Teresę i kocham moją córkę Foczekundę. One są dla mnie całym życiem i zawsze były. Ale papierosy, popki. Byłem od nich silnie uzależniony. Do dzisiaj mam rozstroje emocjonalne. To jest straszne, co zrobiłem. Ale znalazłem je dopiero w Stanach. I tam spotkałem je Garsona. To naprawdę świetna kobieta. Ale... wykorzystałem ją. Po prostu nie miałem za co wrócić do domu. I żyliśmy ze sobą przez kilka lat. Wiedziałem, że tu wróci. ...34 lata później. Dom Psipsińskich. Wszystko wraca do normy. Rodzina wydaje się być szczęśliwa jak nigdy. Sławek założył firmę produkującą papierosy, ćmochy. I teraz nie musi wychodzić z domu. W ogóle. No, teraz wszystko wróciło do normy. Zobaczyłam mężowi oraz... nie Garsonowi, bo jednak to moja przyjaciółka od wielu, wielu lat. W sumie mam jakiś do nich żal, ale teraz wszystko jest w porządku.